Cześć, witajcie. Z tej strony Barto z kanału Serwis Elektroniki. Jak widzicie, mamy dzisiaj na biurku paczkę, czyli jest to kolejny odcinek unboxingu na naszym kanale. Będzie to, z tego co pamiętam, już 13 odcinek, tak więc bez owijania w bawełnę. Paczka jest mega duża, ale z tego co wiem, wewnątrz jest bardzo małe radio, tak więc po biurkach mi zajmuje karton, a w środku małe radyjko. Tak więc bez owijania w bawełnę bierzemy się za otwarcie paczuchy. Paczka jest bardzo dobrze zapakowana. Tak jak prosiłem sprzedawcę. Jest to porządnie tutaj zabezpieczone. Już widzimy styropian. Jesteśmy pewni, że radio dojechało bez sensu. Jak widzicie, wnętrze jest mocno porozkładane styropianami, kartonikami, a wewnątrz znajduje się radyjko. No, jest zapakowane tutaj w tym opakowaniu. Pozwolicie, że wezmę je, wyciunę. Przewód jest niestety, z tego co mi właściciel mówił, jest uszkodzony. To się zgadza. Karton możemy złożyć z powrotem. Już go likwiduję tutaj z biurka. Tak więc wracamy w kolejnym ujęciu przy rozpakowaniu odbiornika. Ok, już jesteśmy w drugim kadrze. Mamy tu radyjko z zakładów Kasprzaka. Przewód zaślający do niego, więc co to więcej mówić, trzeba będzie go zamontować. Ale tutaj znajduje się odbiornik. Może niektórzy z Was będą kojarzyć już, co to może być za radio takiej wielkości. Zaznaczam, jest to odbiornik z zakładów Marcina Kasprzaka. On jest mały, kwadratowy. Paczka naprawdę bardzo dobrze zapakowana. Już tutaj możecie dostrzec, jest to kolor czerwony. Już Wam to coś mówi? Folii. Jest to odbiornik, tak zwany potocznie kostka, z zakładów Kasprzaka, model R101. Wersja posiada w sumie dwa zakresy. Zakres fal długich, gdzie mamy na sztywno ustawiony program pierwszy polskiego radia, oraz w tym modelu kostki R101 mamy dolny zakres UKF-u od 65, co mamy tu na UD zaznaczone, do 74 MHz. Radyjko jest całe, nie jest popękane. U góry troszkę podrapana gałka potencjometru głośności, ale to się mówi trudno. Podrapany jest też przycisk, tutaj może to się uda trochę zapolerować, więc się uda to radyjko naprawić, skompletować, przestroić, ale jak widzicie, ma wyrwany przewód. Tak więc trzeba będzie to radyjko otworzyć
zamontować nowy przewód. Nie wiem, czy zastosujemy przewód, który otrzymałem, bo on jest mocno poskręcany, czy zastosujemy nowy przewód, nową wtyczkę do prądu zrobimy. Wymienimy przy okazji ten przewód od antenowy, który tutaj jest, bo widzę, że jest mocno pogięty, pogryziony, popękany. Tak jakby ktoś miał psa i ten pies się na przewodzie wyżywał niestety. Więc spróbujemy to radyjko niebawem na kanale uruchomić. Tak więc w paczce numer 1 mieliśmy odbiornik, zakładów Kasprzaka, model R101 w wersji czerwonej, jak widzicie. Tak więc to kryło się w paczce numer 1. Teraz przygotuję paczkę numer 2. Mamy paczuszkę numer 2. Paczka numer 2 malutka. Tutaj odbiornika nie ma. Firma Art Service. To nawet wiem, co tu się w tej paczce znajduje. W tej paczuszce mamy części, a dokładniej kondensatorki, które są mi potrzebne do naprawy kilku odbiorników Unitra. Bardzo ładnie zapakowane, jak zwykle z tej firmy. Przyjechały kondensatory Nichicon. Ładnie poopisywane. Musiałem uzupełnić sobie trochę stanów magazynowych, bo niestety wszystkie się pokończyły. 220 mikro, 100 mikro, 47, 1 mikro. Znowu 100 mikro na 16 V, 47 mikro na 50 V. 4,7 na 50, nie wiem czemu dwa razy to samo. A inna seria, te są FW, te są FG. I 22 mikro na 60 V, czyli w paczuszce numer 2 mieliśmy zestaw kondensatorów Nichicon. Teraz powiecie, że do polskich odbiorników pakuje Nichicony. No, są w miarę dobre, a chcę, żeby radyjka posłużyły jeszcze długo, tak więc staram się montować Nichicony, ewentualnie sprawdzone kondensatory jakiegoś Samsunga, Panasonica, ale to jak mam w danym momencie pod ręką, a tu jest w domu, nie mam akurat dużego pola manewru, większość jest na warsztacie, tak więc kupiłem na szybko troszkę Nichiconów i będziemy ratować trochę kolibrów, arę. Tak więc niebawem będziemy mieli mały, kilka odcinków serwisowych małych odnośnie kolibrów, gdzie w pierwszej kolejności wymienimy stare, czerwone i niebieskie kondensatory Elwy, które niestety w obwodach robią niestety już zwarcie i proszą się niestety o wymianę. No i wtedy będziemy patrzeć, co będziemy potrzebować jeszcze, czy między innymi są uszkodzone tranzystory w tych odbiornikach, czy tylko wystarczy wymienić kondensatorki i radia nam ruszą, to okaże się niebawem podczas próby naprawy. Tak więc paczka numer 2 były to kondensatorki. No to bierzemy się za przesyłkę numer 3. Mamy duże pudło owinięte czarnym workiem. Coś tu na naklejce pisze, co to jest. To jest radio Zosia. Tak więc możemy śmiało otworzyć. Klasycznie przesyłka zapakowana w pudełko od butów. O,
mamy przewód zasilający, trochę sfatygowany, ale jest ładnie zabezpieczone. I mamy odbiornik. Pozwolicie, że najpierw pozbędę się pudełek, żeby się mogli tutaj normalnie prosperować na tym biurku. Okej, już jestem. Radio Zosia Stereo z Eltry. Radio podobno sprawne, podobno. Komora baterii czysta, niezniszczona, nie było żadnych wycieków. Rocznik 89. Oczywiście rączka cała, widzę, nie jest popękana ani posklejana. Przełącznik cały. Regulator z balansu cały, a to o to chodzi, że balans to jest potrzebny do wersji stereofonicznej. Niestety, jak widzicie, odbiornik ma uszkodzoną antenę, a raczej jej brak. Zamontowany ma tu jakiś drut, który służył jako antena. Proszę, zobaczcie. Zaraz się go pozbędziemy, żeby nie zrobić przypadkiem krzywdy domownikom. O, tak więc do śmieci. Anteny brak, ale szanowni państwo, odbiornik posiada oryginalną plombę. Tak więc, proszę państwa, oto Eltra Zosia Dziewica. Radio nie było przez nikogo otwierane. Czyli moje łapki będą pierwsze, które będą macać tą wewnętrzną elektronikę. Radio kupione z myślą o uruchomieniu, skompletowaniu, a jeżeli nie, posłuży jako dawca naprawy innych odbiorników. Koszt był bardzo niski, bo z tego co pamiętam, chyba około 20 zł albo jeszcze niżej, więc do zaakceptowania fundusz, a możemy pozyskać trochę fajnych, przydatnych części. Obudowa widzę, że jest cała, nie jest popękana, jedynie jest brudna. Boczne przełączniki, które często giną, są tu całe. Skala chodzi płynnie, nie ma z nią problemu. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie decyzja. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego odbiornika, czy przestrajamy, kompletujemy i będzie kolejny eksponat, czy przeznaczamy ją na części do naprawy innego odbiornika. Przyznam się, że aż szkoda jej otwierać, no ale cóż, no, żeby ją przestroić, trzeba otworzyć. No niestety, ale w pasce numer 3 mieliśmy odbiornik Unitra Eltra Zosia. To co, bierzemy się za kolejną przesyłkę. Sprzątniemy radyjko. Mamy kolejną paczkę. Tutaj niestety nie mam pojęcia, co jest, nie pamiętam już. Pewno było na krótkim szorcie przy wyciąganiu z paczkomatu, bo było to z paczkomatu nadane, więc może przypomnicie sobie, obejrzając jakiś short, ale ja niestety nie mam pojęcia, co to było za radio. Bierzemy się szybko za jego otwarcie. Przy okazji tym filmem
nadrobimy trochę zaległości, jeżeli chodzi o paczki, bo tak ostatnio puszczałem shorty, w których mówiłem, że będziemy otwierać paczki. Niestety troszkę się niektóre rzeczy przeciągły i zmuszony byłem zająć się rzeczami ważniejszymi, sprawami domowymi niestety, a hobby i zajęcie po godzinach odłożyć na później, tak więc wiecie, paczki niestety się kumulowały. Więc nadrabiamy zaległość. Mam nadzieję, że nie jesteście na to za to źli. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Więc tak, mamy tu paczkę, bardzo ładnie zapakowana. W środku widać, że jest mocno usztywnione i zabezpieczone. Przypuszczam, że jest to jakieś radio. Malutkie, więc przypuszczam, że to może być jakaś Eltra. Też jako dawca kupiony do naprawy ratowania innego odbiornika. Jak wiecie, odbiorników u mnie jest bardzo dużo. Zobaczę, może pomyślę, zrobię jakiś fajny konkurs i jakiś odbiornik wybiorę i przeznaczę na nagrodę dla Was. Ale to jeszcze pomyślimy. Więc jeżeli osoba, która by wygrała, jakiś ciekawy projekt zaprezentowała, to po prostu takie radyjko w pełni sprawne, przestrojone, bym po prostu podesłał. Dobrze, kojarzyłem, że to będzie radyjko. Proszę. Jak zwykle, co? Eltra. Również kabel ósemka, klasycznie. Kabelek dobrej jakości, widzę, niezniszczony. Tutaj ten, folika. A radio bardzo ładnie zabezpieczone. Tak więc, kochani, jest to odbiornik Eltra. Z tego co wiem, jest to Eltra Ania w wersji bodajże drugiej. Nie ma tu na druku, ale to jest Eltra Ania. Nosi magiczne oznaczenie R6302. Posiada 4 zakresy. 2 zakresy UKF-u, górny, dolny, zakres fal długich oraz zakres fal średnich. Radio, powiedzmy, w dobrym stanie technicznym, jest troszkę obdrapana, rączka jest cała, nie jest popękana, pytanie czy antena jest sprawna, sprawna, spróbujmy uruchomić to radio, jeszcze sprawdźmy komorę baterii. Komora baterii jest czysta, nie było żadnych wycieków. Ktoś w tym radiu już niestety maczał swoje paluszki, bo plomba, widzę, jest tutaj wydrapana. No cóż, to co, podłączmy to radyjko, zobaczmy czy działa, czy coś odbierzemy. Mam tutaj przewód zasilający gotowy. Zobaczmy, czy sprzęt odpali. Działa na złożonej antenie. Kłótni do przodu. Lewica zapowiada na wiecach budowę nowoczesnego. Słyszycie, radio bardzo ładnie działa, odbiera. Trzeba będzie
dokonać przeglądu tego odbiornika, bo usłyszałem, że jest problem chyba z gniazdkiem sieciowym, bo nie kontaktowało. Coś bardzo mało, znaczy mało, no coś słabo stację odbiera, bo niestety przy kręceniu gałeczką nie wyłapuje paru stacji, które są tu w moim rejonie bardzo mocno nadawanym sygnałem i każdy odbiornik jest w stanie to radio, stacje radiowe odebrać. Tak więc przypuszczam, że w związku z tym, że ktoś tu w tym radiu już grzebał, to radyjko mogło zostać troszkę rozstrojone, więc będzie nas czekała zabawa po prostu w małe, szybkie podstrojenie, wyregulowanie, wyczyszczenie tego odbiornika, zakonserwowanie i odbiornik powędruje na półeczkę do reszty odbiorników z tej serii R6302, czyli Ania 2. Ok, to była chyba już czwarta paczka, jeżeli dobrze liczę kartony. Tak, chyba tak, czwarta paczka. To co, bierzemy się za piątą paczkę. Czyli pozwolicie, że zrobię szybki porządek na biurku, żeby móc kartonik położyć kolejny. Mamy tu dosyć duży karton. Z tego co pamiętam, jest tutaj odbiornik Nina, zgadza się, jest uszkodzone. To radio, z tego co pamiętam, było kupione na Elixie, też dosłownie bardzo okazyjnej cenie, a kupione z myślą o jednej rzeczy. Potrzebuje antenę do naprawy i skompletowania innego odbiornika Nina, którą mam w bardzo ładnym stanie, dosłownie kompletne, ale niestety ktoś w nim złamał antenę, więc zależy mi na skompletowaniu i uruchomieniu tamtego odbiornika. Tak więc w tym kartonie, w tej przesyłce mamy radio Nina. Karton bardzo ładnie, mocno, sztywno zabezpieczony. W środku kolejny karton. Czyli robimy unboxingu. Czyli w kartonie mieliśmy schowany kolejny karton. Ok. A w tym kartonie mamy, mam nadzieję, już odbiornik, a nie kolejny karton. Voilà. Właściciel tego radia bardzo ładnie je nam tutaj zabezpieczył. Radio naprawdę super zabezpieczone. Mimo że niesprawne i kupione z myślą na pozyskaniu jednej rzeczy, to jest anteny. Super, naprawdę. Brawo dla sprzedającego. Tak, proszę Państwa, powinno wyglądać wysyłanie paczek z na przykład Elixem czy innymi serwisami, że paczka zawsze dotarła cała. W środku mamy przewód, klasyczną ósemkę. Brakuje nam klapki od baterii, ale to nie o to nam chodzi. Bardziej mi zależało na tym, czy jest tutaj w miarę kompletna i cała antena. Antena jest cała. Więc nie będzie problemu. Jedynym minusem jest to, że końcówka anteny jest
jak to się mówi, ułamana i wkręcona końcówka, ale najważniejsze, że wszystkie części anteny są, słuchajcie moi drodzy, całe, więc będzie można z dwóch anten, a mam tych anten troszkę, złożyć antenę kompletną, czyli tą część u góry, ostatnią część anteny, tą część po prostu wymienimy i antena będzie jak nowa, prosto z fabryki. Więc najfajniejsze jest to, że reszta członów anteny jest cała, końcówka tutaj przy obudowie również bardzo ładnie się obraca, nic nie haczy, idzie ją schować, super. Więc tutaj mamy odbiornik Nina, który jest jako dawca, więc tutaj nie będziemy go kompletować, nie będziemy go uruchamiać. Będziemy z niego pozyskiwać części do innych sprzętów, żeby je uruchomić. Tak więc w tej paczuszce mieliśmy radio Ninę. Bierzemy się za kolejną paczkę. Mamy już kolejną przesyłeczkę. Również paczka na pewno była omawiana przez nas już przy wyciąganiu z paczkomatu. Więc bez owijania w bawełnę bierzemy się za otwarcie przesyłki i sprawdzenia, co się w niej znajduje. Przypuszczalnie wyczuwam znowu pudełko po butach. Ciekawe, jakie tym razem? Szpilki, Adidasy, glany. Naprawdę mocno rozpoczynane, zabezpieczone. Oczywiście w środku mamy kolejny kartonik. No tu mamy jakieś radio. Już połudowicę radio LEDa. Jest to Lena jedynka ze znakiem jakości 1. Nawet jeszcze posiadało oryginalną plombę, która się niestety rozsypała już, ale była, czyli nikt nie grzebał w tym radioodbiorniku. Komora baterii czysta, rocznik 81. To radio kupiłem, żeby was nie kłamać, chyba za 10 zł. A z myślą o tej małej części tutaj, aby móc skompletować w innym odbiorniku, w którym ten mały plastik jest ułamany. Tak więc za 10 zł mam radio Lena, z której możemy pozyskać trochę ciekawych części do naprawy innych odbiorników. Ratować tego radia nie będziemy. Radio kupione z myślą o pozyskaniu z niego części. Ja potrzebuję ogólnie tą część tutaj plastikową. Wewnętrznie może być sprawne, nie wiem, nie pamiętam opisu. Z tego co widzę, to coś wewnątrz skrzypi, coś blokuje mechanizm przesuwania linki. Coś tam haczy, skrzypi, więc prawdopodobnie i tak jest to, musiało być wyczyszczone. Widzę, do wymiany musiała być osłonka materiałowa głośnika, obudowa w stanie na 4, ma lekko wytarte
na druki, jeżeli chodzi o zakresy częstotliwości. Tak więc nie będziemy tu ukrywać, odbiornik jest na części, nie będziemy go włączać. Może później, jeżeli będziemy potrzebować, to sobie tylko poszczególne części zweryfikujemy, czy działają. Tak więc w kolejnej tej paczuszce była nasza Lena jedynka z L3 ze znakiem jakości 1. Ok, to co? Bierzemy się za kolejną paczkę. Z tego co widzę, zostały jeszcze 3 paczki do otwarcia. Stąd tutaj. Tutaj mamy opisane jako Old Classic Vintage Radio PRL Unitra Eltra Lidia 2. Ktoś naprawdę zaszalał z nazwą, ale otwieramy. Pudełko też bardzo ładnie tutaj mocno dobrze zabezpieczone. Udało nam dostać do środka. Jest tu tylko radio. W jakim stanie? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. W słabym stanie. Ktoś, tak widzicie, wyżywał się na gnieździe. No niby to słuchawek, ale mi się wydaje, że są kolejności pomylone. To są słuchawki, to jest zasilanie. Tak więc ktoś tutaj ostro walczył z gniazdem zasilania 9V. Fajny plus, mamy logotyp cały. Szybka, ładna, czytelna, super sprawa. Wykorzystamy ją do naszego projektu Lidia 2023, o którym już wspominałem na kanale. Antena niestety widzę jest uszkodzona, ale nawet nie chce cała wyjść. Tak więc prawdopodobnie nie jest to oryginalna antena. Przyciski na pewno się przydadzą. Tak więc w tej przesyłce, moi drodzy, mieliśmy odbiornik Lidia, który z tego co pamiętam też był kupiony z myślą jako dawca, ponieważ mam 2 odbiorniki Lidia do naprawy i uruchomienia tak naprawdę w, powiedzmy, bardzo dobrym stanie. Brakuje trochę części obudowy, jeżeli chodzi o wykończenie, czyli przyciski, gałeczki. W jednym mam pękniętą całą szybkę skali. Zobaczymy, czy wykorzystamy tą szybkę, czy przeznaczymy ją do naszego projektu Lidia 2003, o którym wspominałem na kanale. Czy po prostu wykorzystamy te części górne do naprawy odbiornika, który mam już też rozgrzebany. Też powolutku film o nim jest zrobiony, materiały są nagrywane. Może niebawem się pojawi na kanale. Tak więc w tej przesyłce mieliśmy odbiornik Lidia. Z tego co widzę, zostały nam jeszcze 2 przesyłki do otwarcia.
jedna i druga, tutaj mam. Będę sobie pozwoliłem obie postawić na biurku. Wiem, zaraz mi przypomnicie, że moje krzesło skrzypi jak krzesło lisa, no ale cóż. To mamy opisane, a nie. To mamy dokładnie, zgadza się. Odbiornik Ania R612. Paczka pancernie obklejona taśmą. Jak widzę, że jest naprawdę pancernie również stosowana. Mamy odbiornik Anię. Naprawdę w pięknym stanie. Troszkę brudna szybka, zakurzona. Niestety radyjko już było grzebane, plomby są połamane. Niestety wyszczerbiona jest, ale to nie szkodzi. Ale zaszkodzona to jedna rzecz. Ktoś tu włożył bardzo starą gazetę. Życie i my. Usługi, plany, zadania. Grudzień 76 rok. Numer 45. Na zdjęciu mamy jakiegoś szewca. Ciekawe. W tej paczuszce mieliśmy odbiornik Ania z Eltry model R612, kompletna, ładnie zachowanym nadrukiem, wymaga wiadomo oczyszczenia, antenka jeszcze oryginalna z blokadami. Ciekawe, czy radio działa. Posłużymy się naszym kablem zasilającym, którym już mieliście okazję wielokrotnie widzieć. Oczywiście potencjometr do wyczyszczenia. Oj, gałeczka przeskakuje, czyli są już ząbki też wyrobione. A to niestety wiek robi swoje. Niestety radio jest nieprzestrojone, to nawet dobrze. Przynajmniej wiemy, że nikt przy głowicy nie majstrował, więc prawdopodobnie będzie nieruszane. Zobaczmy, czy złapiemy program pierwszy polskiego radia. Niestety to radio ma jakiś dziwny problem. Albo z zaśnieżeniem. Niestety jest aparatem posiada. Posiada zaśniedziane styki.
co ja mam. Coś słychać. Przepraszam. Niestety UKF milczy. Tak więc radyjko na falach długich coś próbuje odbierać. Niestety trzeba będzie je dostroić. Zweryfikować w ogóle. Wyczyścić potencjometr głośności, bo tu jak słyszeliście potencjometr szaleje. Wyczyścić przełącznik zakresów, który no, nie kontaktują styki. No i może się to radio uratuje i będzie kolejna Ania w kolekcji. Ania 612. Tak więc w tym odcinku została nam jeszcze jedna, ostatnia paczka do rozpakowania. Trochę waży. Nie wiem, co to jest, bo nie jest opisane, a nie pamiętam po numerkach, więc... Oczywiście pudełka od butów królują. Też dobrze zapakowane, bardzo dobrze. Ktoś jest chyba zwolennikiem Biedronki, same ulotki, ale kurde, wypełniasz naprawdę niczego sobie. Co tu jest za radio? Przyznam się wam, że kupiłem i nawet nie wiem. Wygląda mi to na Anetę, chyba Anetę, nie wiem. Albo jakiś odbiornik z serii PMP 101, 102 albo 105. Bo na horyzonta mi to nie wygląda, chociaż mogę się mylić. Nie wiem, zobaczymy. Pozwolicie, że pozbędę się tej makulatury, bo nic innego już tutaj raczej nie ma. Sama reklamówka z Biedronki. Ok, mamy naszą paczuszkę. Musiałem zbliżyć gardło, bo niestety tracę powoli głos. Powiem wam szczerze, nie pamiętam naprawdę, co to było za radio. Tak, to jest coś z serii odbiorników PMP. Nie pamiętam, który numer. Też radyjko było kupione w bardzo tanich pieniądzach. Ktoś wystawił dosłownie to radio za grosze na OLX-ie, słuchajcie. A że jakiś czas temu udało mi się zebrać wszystkie te odbiorniki PMP 101, zgadam, to była początkowa wersja, pierwsza, zgadza się. Udało mi się zebrać wszystkie te odbiorniki z kolekcji, czyli PMP 101, PMP 102, 105 oraz 108, ale miałem jakieś tam braki w którychś wersjach, pamiętam, i to radio było kupione właśnie z myślą, żeby skompletować te, które mam w kolekcji. Nie chodzi o to, że tutaj brakuje gałek czy coś takiego, więc kwestia, żeby pozyskać z tego odbiornika trochę części. Widać, że antena jest tutaj nieoryginalna. Końcówka niby jest ok, ale antena, która jest wkręcona, nie jest od tego odbiornika. O, nie idzie już bardziej sować, więc jest to radio od radia typowo jakoś
chińskiego jamnika, nazwijmy to. Ale co najdziwniejsze i co mnie bardzo cieszy, słuchajcie, to to, że ten odbiornik ma te trzy klapki kompletne. A chodzi tu o to, że niestety te odbiorniki, które można już teraz dostać z drugiej, trzeciej, bądź czwartej, albo kolejnej ręki, nazwijmy to, na portalach aukcyjnych, bądź innych ogłoszeniach, często brakuje tych klapek. I z tego co pamiętam, u mnie w odbiornikach też brakuje, i chyba dlatego to radio było wylicytowane i kupione na Oliksie. Mamy oryginalną klapkę, która służy, aby zwinięty przewód zasilający umieścić w komorze i zakryć tą komorę. Tak więc wszystkie otwory, wszystko jest tutaj oryginalne i mamy pełną, sprawną, niepołamaną, chociaż tu widzimy, że jest lekko wyłamany plastik, ale z drugiej strony jest cały, zasłonkę tylnej klapy na przewód zasilający. O. Mamy też klapkę na miejsce baterii, gdzie się znajdowały. Proszę. Wchodzą tutaj cztery baterie R14, czyli łącznie odbiornik zasilany jest 6 V. Komora baterii, powiedzmy, jest czysta, ale nosi ślady starej pianki, która była tutaj przyklejona, i ta pianka już skorodowała i się niestety posypała. Jest pełno żółtego nalotu. Tak więc mamy również klapkę do baterii, która też często w odbiornikach niestety ginie, oraz zaślepkę, pod którą umiejscowiony jest bezpiecznik zasilacza, który w tym odbiornik posiada. Spróbujmy uruchomić to radio. Jak posiada przewód, podłączymy je sobie do prądu. Zobaczymy, czy coś w ogóle zadziała. Mamy okazję i widzimy, że zasilanie dochodzi. Lampka, żaróweczka nam się tutaj świeci. Spróbujmy włączyć to radio. Mamy włączony zakres UKF-u. Wzmacniacz pracuje. Tu jest precyzor do krótkich, to tu jest strojenie. Coś złapaliśmy. Nie mam pojęcia, co to jest za stacja. Jeżeli radio było nieprzestrajane, jest to w granicach 70,5 MHz według skali. Coś jeszcze słychać i próbuję odebrać.
Coś jeszcze próbuję delikatnie złapać, ale niestety jest duży szum. Sprawdźmy, czy złapiemy program pierwszy polskiego radia. Jeszcze kawałek. Mamy program pierwszy polskiego radia na zakresie fal długich. I słuchajcie, chyba to, co łapało na UKF-ie, to był również program pierwszy polskiego radia. Na złość teraz nie chcę złapać. Zgadza się. To samo. Czyli na UKF-ie mieliśmy przebłyski częstotliwości programu pierwszego polskiego radia. Sprawdźmy sobie zakres fal średnich. Czy coś złapiemy? Jak słyszycie, udało się na falach średnich złapać. KHz. 1,6 MHz. Sprawdźmy, czy zakres fal krótkich coś nam tutaj pokaże. Coś próbuję łapać. Więc
niestety w związku z tym, że ta antena jest uszkodzona, to niestety krótkie, niestety jak słyszycie, nie chcą się idealnie rozstroić. Mamy. To jest na wysokości 31 metrów po skali, czyli to mamy mniej więcej 12, około 10 MHz. Udało się złapać jedną stację, szukajmy dalej. To jest około teraz 9 MHz. Na razie, jak słyszycie, łapiemy same zakłócenia. Coś tutaj mamy, ale niestety zbyt duże zakłócenia są. Niestety nic więcej się już nie udało złapać. Tak więc jak słyszeliście, radio jest sprawne. Mamy trochę części do pozyskania z tego zbiornika. Więc nie powinno być problemu z uruchomieniem innych odbiorników z tej serii. Odbiornik nie jest przystrojony, coś łapie jako fale lustrzane, nazwijmy to. Fale długie odebrały program Polskiego Radia 1. Na średnich coś się udało tutaj nam złapać, na krótkich coś próbował odbiornik łapać, ale niestety bez przejrzenia tego odbiornika, zweryfikowania wszystkiego, no niestety nie jesteśmy pewni, żeby to w 100% to radyjko działało. Tak więc, tak jak wspomniałem na początku, to radyjko jest kupione i tak z myślą jako dawca. Cześć, witajcie. Postanowiłem zrobić małą niespodziankę i dogrywamy mały bonus. A w tym bonusie mamy do otwarcia jeszcze 5 paczek. Tak więc bez owijania zaczynamy. Paczuszka mała. Sztywno zapakowane. Nie mam pojęcia co to jest.
Tak więc otwieramy. Najpierw tylko usunę etykietkę. I bierzemy się za otwarcie pudełka. Paczka naprawdę dobrze zapakowana. Tam jest paczucha. No to otwieramy. Prawdopodobnie jest to jakieś radio. Jakie? Nie mam pojęcia naprawdę. Tych sprzętów przychodzi tutaj bardzo dużo, więc już powoli gubię się w tym, co było kupione, co było odstawione. Paczka ładnie zabezpieczona. Zgadza się, jest tu radio. Jakieś małe, to jest znowu jakaś Eltra. Pełno styropianu. Ale to dobrze, bo radyjko było dobrze zabezpieczone, ale pozwólcie, że strzepię ten styropian, bo potem mi się niestety po biurku, po podłodze i po innych sprzętach elektryzuje i robi się niepotrzebny bałagan. Ok. Mamy paczkę otwartą. Kartonik odkładamy. Czyli tak jak mówiłem, jest tu jakieś małe radio. Przez folię wygląda, że jest to Eltra. Naprawdę bardzo ładnie zabezpieczona. Widzę srebrną ramkę głośnika już. Naprawdę pancernie zaklejone. Przy otwarciu musimy uważać, żeby ostrym nożem nie uszkodzić radia. Bo jak się mówi, szkoda byłoby zniszczyć tak fajny eksponat. No to mamy bardzo fajną kolejną Anię. Wow. Powiem wam, że jestem zszokowany. Prawie wygląda jak, to się mówi, jak nówka cewka ze sklepu. Minimalne ślady użytkowania. Oryginalnie jeszcze widzę, że nie malowana, nie odświeżana. Naniesiona srebrna obwódka wokół głośnika. Góra trochę jest zakurzona. Wyczyścić. Rączka cała. Antena wychodzi, że prawdopodobnie również cała. Tak, jeszcze oryginalna na szczęście. Idzie ją wysunąć. Tak, cała antenka. Tak, delikatny ślad jakieś tutaj przetarcia, ale to wiadomo, to radyjko już ma też swoje lata. Z tyłu niezniszczona. Troszkę widać, że ktoś chyba słuchawek używał. No ale zobaczmy komorę baterii. Pianka już widać, że się niestety zutylizowała, ale komora baterii jest czyściutka. Nie jest zniszczona. Żadnych wycieków nie było. Tak więc mamy bardzo... O, tutaj widzimy już jedno z podstawowych chyba uszkodzeń. Złamana końcówka plastiku, która trzymała antenkę. No niestety jej nie ma, więc trzeba będzie coś dorobić. A jak nie, to zostawimy tak jak jest. Bo to niestety najczęściej się w tych odbiornikach Anio podobnych, Zosio podobnych uszkadzało. Tak więc mamy bardzo piękny eksponat. Unitra Eltra Ania R613 naprawdę w bardzo ładnym stanie. To co, podłączamy ją do prądu, zobaczmy czy radio działa.
tak na szybko, a oczywiście dokładnie sobie ją przebadamy później na filmie, podłączając ją oczywiście do generatora, zmierzymy, sprawdzimy. Ok, prąd już mamy. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, czy radio ma oryginalną plombę gwarancyjną. Radio było ogrzebane, to była plomba zielona, została już rozgnieciona, widzę. Tak więc plomby w nim już nie ma, w tym odbiorniku. No to odpalamy. Fajerwerków nie było, czyli zwarć żadnych nie mamy. No to odpalamy. Niestety na UKF-ie cisza. Czyli UKF definitywnie jest nieprzestrojony. Potencjometr. Tutaj widzę, będę musiał zmienić kabel od radyjka, prawdopodobnie. Potencjometr na szczęście nie trzeszczy, super. No to sprawdźmy sobie zakres fal długich, czy złapiemy polskie radio. Same zakłócenia. Niestety na długich polskich radia nie złapaliśmy. Sprawdźmy zakres fal średnich. Również same zakłócenia, niestety nic nie odbieramy. Sprawdźmy krótkie. Niestety, na żadnym z czterech zakresów nic poza szumem, zakłóceniami nie udało się nam tutaj odebrać. Tak więc, moi drodzy, mimo ładnego stanu tego odbiornika, radyjko trzeba będzie rozebrać, wyczyścić w środku, zweryfikować, co jest problemem, że radio nie odbiera. Przestroić oczywiście zakres UKF-u i będzie naprawdę super eksponat w bardzo ładnym stanie. Tak więc to była pierwsza przesyłka z bonusowych, a zabierzemy się za drugą przesyłkę. Mamy tu coś małego. Paczka już leży jakiś czas u mnie, więc przesyłka z AliExpressu to była. Przypuszczam, że są tutaj kondensatorki do strojenia. Zgadza się. Przyjechało 500 sztuk trymerów białych. Tak więc, jak widzicie, będziemy mogli dowolnie przestrajać odbiorniczki.
i starczy nam to aż na to. 500 sztuk tutaj jest, ciekawe. Tak więc mamy zapas kondensatorów, czy mówiąc prościej, trymerów. Wysuwamy to do pudełka przesyłki, którą poprzednio z kondensatorami już tylko mieliśmy. O, jako wyposażenie tutaj część w domu. Czyli to jak widzieliście była przesyłka bonusowa numer 2. Przesyłkę numer 3. Tutaj mamy znowu Unitra Eltra Ania, która nawet na etykiecie jest wyszczególniona. Okay. Paczkę trzeba otworzyć z tego co widać z tej strony. Jest. A w paczce kolejna paczka. Kolejny kartonik. Dziwnie ktoś to wrzucił. Mamy kolejny odbiornik Ania. Plastik, jak widzimy, na szczęście w tej części jest cały. Antenka nie ma końcówki, ale co ciekawe, antena jest z tych oryginalnych jeszcze. Rączka cała, radio do wyczyszczenia, bo widać, że zakurzone, brudne. Ktoś już je otwierał, czyli prawdopodobnie było grzebane w środku. Zobaczmy sobie komorę baterii. Oczywiście klasycznie pianka już nam skruszała, ale komora baterii jest czysta. Poza resztkami pianki, która służyła do dociśnięcia baterii, to nie ma tutaj problemu. Oczywiście plomby niestety już nie ma, została zerwana, czyli ktoś już maczał paluszkami wewnątrz odbiornika. Inna gałeczka od przełącznika, która się w kółko kręci, czyli tak naprawdę główka przełącznika zniszczona, czyli przełącznik do wymiany. No. No co, podłączmy je chociaż, zobaczmy czy w ogóle to radio działa. Coś tam szumi, potencjometr oczywiście dobrze trzeszczy. Coś nam tutaj radio odbiera. Nie wiem, który to jest niestety zakres, ponieważ przełącznik jest uszkodzony, ale spróbujmy rozgiąć go delikatnie. Może to coś tutaj się uda. A, i tak się nie udało. Przełącznik pękł. Czyli naprawdę ktoś tu się mocno. Czy to były długie? Mamy UKF.
złamała się główka przełącznika, czyli tak poziom mocno niestety powyginał, pościskał, że przy próbie dogięcia z powrotem ona już pękła, nie mówi się trudno, ale mamy zakres UKF-u. Poza zakłóceniami na tym zakresie nic z UKF-u nowego nie odbierzemy z żadnej stacji. Tak więc, jak widzicie, moi drodzy, ktoś tu coś kombinował, pościskał gałkę od przełącznika zakresu. Przy próbie jej wyprostowania gałeczka pękła. Tak więc zajmiemy się tym odbiornikiem, przeanalizujemy, zobaczymy, co było grzebane, bo jak widzicie, radio jest naprawdę rozkręcone, coś było naprawdę mocno tutaj grzebane, śrubki miały całe rozepchnięte naprawdę, więc nie wiem, co tutaj się działo, ktoś coś kombinował. Tak więc, jeżeli się okaże, że wewnątrz było zbyt mocno i dużo zrobionych jakichś kombinacji, o których my tutaj nie wiemy, to radio posłuży jako dawca części do naprawy innych odbiorników Unitra Eltra z rodziny Ania i pochodnych. Tak więc zobaczymy, przynajmniej na przykład bardzo ładnym po wyczyszczeniu będzie stanie front tego radia, bo widać, że siateczka mimo lekkiej korozji, to można delikatnie zeszczyścić, będzie ok. Srebrny pierścień obwódki głośniczka, widać, że jest naprawdę w ładnym stanie, więc naprawdę ładnie to się prezentuje. Więc przód odbiornika można by wykorzystać do naprawy innego radyjka. Tak więc mamy trzecią paczkę otwartą z bonusowych. To co, bierzemy się za otwarcie kolejnej przesyłki, również bonusowej, tak jak Wam tutaj zaznaczałem. Już do Was wracam. Oto kolejna przesyłka. Tak jak Wam obiecałem, jest to czwarta przesyłka bonusowa, jeżeli dobrze policzyłem. Co się tutaj w środku znajduje, przyznam szczerze, nie pamiętam. Tu widzę, że opis biwak, więc możliwe, że jest tutaj radio biwak, tylko nie pamiętam, w jakim ono było w stanie, bo przyznam się Wam, że szukałem też części do radia biwak, żeby skompletować i naprawić egzemplarz, nad którym pracuję. Więc nie pamiętam, czy to było kupione jako dawca, czy to było kupione działający egzemplarz, tego niestety nie mam pojęcia. Chyba wszystko, tak. Kółko od razu na bok. Mamy radyjko. Widać, że skala już jest ruchoma, czyli tu musiało być radio kupione jako dawca jakiejś części do naprawy innego mojego egzemplarza biwaka, żeby skompletować brakujące części obudowy. Wiem, że za chwilę się na pewno odezwą osoby, że po co dekompletuję odbiorniki, można te odbiorniki naprawić. No owszem, można je naprawić, ale jeżeli mam odbiornik w idealnym stanie, w którym brakuje jedynie klapki albo na przykład gałeczki którejś, no to zawsze można się posłużyć innym odbiornikiem, który jest w stanie średnim, jak ten tutaj. Widzimy, że antena jest zniszczona, nie ma końcówki, część obudowy jest pęknięta, brakuje nasadki na tylny przełącznik, brak gałki, coś jest nie tak ze skalą, nie ma wskazówki. Pytanie, czy jest uszkodzona linka, czy coś więcej. Też kręcę tutaj
z boku, więc jest to jakieś poważniejsze uszkodzenie. Tak więc sami widzicie, że mimo że ładnie wygląda z zewnątrz, przy naprawieniu tylko powiedzmy skali nawet, jest coś bardziej poważnego uszkodzonego, bo z boku się nam tylko kręci. Gniazdko zasilania czy na słuchawki jest całe, śrubeczki są całe, ale widać, że ktoś już też otwiera, bo śrubki są ruszone. Zajrzyjmy sobie do środka. Klasyka, pianka się już sypie. No i jak już przystało na odbiornik po tylu latach i piwak, to jest już notorycznie spotykane przeze mnie. Zawsze te odbiorniki, każdy, który miałem w ręku, posiada, jak widzicie, zniszczone konektory od baterii, czyli baterie w tym odbiorniku musiały wielokrotnie wyciec. Ktoś o nich zapomniał, odkładał radio na półkę czy do schowka. No i niestety baterie po takim okresie wyciekły, niszcząc konektorki. I dlatego to radio prawdopodobnie zostało sprzedane, między innymi. Czyli mamy w tej paczuszce odbiornik biwak. Ono jest na baterię, tak więc do prądu jego nie włączymy, nie będziemy sprawdzać, czy działa. Może później na jakimś filmiku spróbujemy je otworzyć. Zobaczymy, co w środku piszczy. Podłączymy pod zasilacz i spróbujemy je uruchomić po prostu na krótko. Zobaczymy, czy działa. Zobaczymy, co się w ogóle stało tutaj z tą częścią skali, czemu nie ma wskazówki, czy nie ma linki, czy linka jest pęknięta, czy to zostało całkowicie zerwane. Tak więc przekonamy się w momencie, jak to radyjko otworzymy. Tak więc w tym przesyłce mieliśmy radio biwak. Aha, jeszcze to jest, jaki to jest model? PMP-402. Tak dla pewności. Czyli mamy tutaj radyjko biwak. I z tego, co widzę, moi drodzy, została nam ostatnia przesyłka, trochę większa. Tak, wiem, krzesełko lisa skrzypi, nie rozumiem. Zawartość ruchoma, czyli wnioskuję, że słabo ją ktoś zabezpieczył. Co tutaj mamy? Może jest coś opisane? Radio Unitra Grundig. No to zobaczmy, co to jest za radio. Przypuszczam, że mógł to być radiomagnetofon, ale ktoś go nazwał Grundig, ale zobaczmy. Zgadza się. Brakuje logotypu, ale ciekawe, ciekawie to wygląda. Widać, że zaczaski są całe. Góra zakurzona. Tu na froncie troszkę czymś odciśnięty ciepłym jakimś przyrządem. Brakuje logotypu, niestety. Ale mam gdzieś te logotypy, więc będzie można to spokojnie uzupełnić. Ciężko się otwiera, czyli uszkodzony mechanizm otwierania kasety. Widzę, że klasyczny problem zębatek. Zębatka tutaj jest dosłownie kremowa, czyli prawdopodobnie naprawdę będzie do wymiany. Dokładnie, zębateczka do wymiany. Nie będziemy włączać tego odbiornika radiomagnetofonu, czy w sumie magnetofonu, bo tutaj radia nie ma. Przepraszam za przejęzyczenie.
Otwórzmy go sobie. Plastiki są całe. Ale jak widzimy, klasyka, skorodowana po wycieku baterii. Komora jest brudna. Było już widać grzebane, bo są plomby zerwane. Elektronika widać nie była naprawiana, tak więc jest oryginalna, ale mechanizm, tak jak już mówiłem, rolki, przepraszam, zębatki, dokładnie jest wyszczerbiona. Czyli zębatka klasycznie w tych modelach MK2, 3, 2 i pochodne w tym mechanizmie do wymiany. Tu musimy zamknąć obudowę. Czyli w ostatniej przesyłce, którą dla was jako bonusową miałem, był magnetofon Grundig MK232 ze znakiem, jak widzicie, jakości 1, wyprodukowany na licencji w zakładach Kasprzaka w Warszawie. Dokładnie, nawet nie ma jeszcze logotypu wytłoczki, że to jest Lubartowa, czyli to było u Kasprzaka robione. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę, za obejrzenie tego bonusowego dodatku, który specjalnie postanowiłem dograć, bo akurat miałem jeszcze 5 paczek, tak więc z chęcią otwarłem je. Moi drodzy, tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, że byliście ze mną na tym unboxingu. Mamy tych radyjek trochę otwartych, rozpakowanych. Przeważała, jak widzicie, Eltra. Jest tych radyjek dosyć sporo tutaj, jakby nie patrzeć. Wszędzie Eltra. Nie wiem, jakoś jak mi się spodobały te odbiorniki. Naprawdę są w miarę fajne, proste, szybkie w naprawie, szybkie i łatwe w przestrojeniu, więc nie powinno z nimi być dużych jakichś tam problemów. Zresztą sami widzieliście mnie na kanale, w shortach czy filmikach, naprawdę w większości przeważa chyba Eltra na razie, ale nie martwcie się, są również inne odbiorniki, czekają na swoją kolej, żeby je rozpakować, zaprezentować wam, no i oczywiście uruchomić, przestroić, skompletować. Tutaj mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 9 paczek z odbiornikami plus jedną paczuszkę z częściami elektronicznymi. Większość tych radyjek, jak widzieliście, była cały czas zapakowana. Filmy odbioru z paczkomatu mieliście okazję zobaczyć na kanale, w shortach, albo w kilkunastu shortach, w kilku częściach. Mam nadzieję, że ten film, ten unboxing wam się spodobał. Było dzisiaj naprawdę dużo paczek. Film trwa ponad godzinę już. Mam nadzieję, że nikt z was tutaj nie zaczął zasypiać na tym filmie. Trochę tych radyjek jest, mamy trochę w najbliższych czasie, nazwijmy to, pracy z nimi, będziemy każde z tych radyjek uruchamiać, spróbować je zweryfikować, zobaczymy, co piszczy w środku, pomierzymy je sobie, zobaczymy, czy te radia były mocno grzebane, czy nie grzebane, co możemy z tych radyjek pozyskać, jakie części. Zaznaczam, że nie chodzi tu o to, że będę demontował, niszczył te odbiorniki, ale chodzi o to, że mam dużą liczbę odbiorników w o wiele lepszym stanie. Jeszcze tutaj ich nie widzieliście na kanale, ale parę osób już miało okazję być u mnie w warsztacie i podziwiać tą kolekcję odbiorników, które posiadam. I te odbiorniki są naprawdę niezniszczone. Są idealne w stanie sklepowym, nazwijmy to. Większość ma jeszcze pudełka, niektóre niestety pudełek nie mają.
Ale jak wiadomo, z biegu lat swoich te odbiorniki mają już niestety problemy. No to kondensatorki, gdzieś po prostu coś jest wylane na nich, trzeba to wyczyścić, trzeba wymienić. Czasami mam połamane rączki, większość ma na przykład uszkadzone anteny w odbiornikach. Tak, tutaj nawet widzicie, że jest Zosia, która ma uszkodzoną antenę, ale na szczęście bat anteny tutaj wewnętrzny, ten czpień jest sprawny. Będzie można go wykorzystać do innej anteny, żeby ją tutaj przykręcić i radio powinno być na chodzie. A w szczególności jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, że to było, tak, to było to z oryginalną plombą gwarancyjną z Eltry jeszcze, więc szkoda by je otwierać, ale no niestety będziemy zmuszeni, żeby to radio wyczyścić, naprawić, ale jak to się mówi, czyszczenie będzie się odbywać tak, że będziemy je demontować w drobny mak, czyli wszystkie części elektroniczne będziemy wyciągać, całą płytkę, głośniczek, potencjometry, będziemy demontować rączkę, wszystkie części mechaniczne zostaną zdemontowane i radyjko zostanie poddane, obudowa poddana czyszczeniu, tak żeby to wszystko wyczyścić, bo to jest niestety zabrudzone, zakurzone. Gdzieś te radyjka stały pewno w garażach, w piwnicach, tak więc no, noszą ślady niestety używalności, więc będziemy musieli to wyczyścić. Dużo odbiorników muszę przejrzeć, zobaczyć, co z nich możemy jeszcze pozyskać, jakie części po prostu się z nich przyda. Obudowy często mam już też niekiedy popękane, więc już ostatnimi czasy zacząłem z tych radyjek płytki wyciągać, reszta obudów, które są mocno poniszczone, popękane, połamane, jest po prostu wyrzucana, utylizowana po prostu ten plastik. A elektronika, jak wiadomo, polska elektronika, jest rozmontowana, sprawdzona, czy co możemy jeszcze z tych elementów wykorzystać. Często mamy do wykorzystania chociażby układy polskich wzmacniaczy na układach UL 1482 lub pochodne tych układów w obudowach 14-nóżkowych, które jak wiadomo są już trudno dostępne, a jak się pojawią, to ceny nowych tych układów, nazwijmy to leżaków magazynowych, są bardzo drogie. Horrendalne, można więc powiedzieć. Więc mimo że używana część, sprawna, sprawdzona, działająca, to naprawdę jest szansa jakiś odbiornik potem uratować. Moi drodzy, dziękuję bardzo wam jeszcze raz za uwagę, że wytrwaliście w tym bardzo długim filmie, unboxingu na naszym kanale. Tak jak już wspominałem, był to 13 odcinek unboxingu, bardzo duży, jeżeli chodzi o ilość paczek, którą nagle dzisiaj otwarliśmy. A to dlatego, że te paczuszki się pozbierały, jak widzieliście przy innych tutaj krótkich shortach, które były nagrywane z paczkomatu. Były odkładane, tak więc dzisiaj miałem dzień wolny, więc postanowiłem nagrać unboxing duży, bo a z tego co tutaj dobrze pamiętam, liczyłem, było chyba 9 tych paczek z tymi odbiornikami. Tak więc, jeżeli ten film się wam podobał, jesteście fanem polskiej elektroniki, subskrybujcie ten kanał i pamiętajcie, im więcej subów, tym więcej ciekawych filmików. Komentujcie, dajcie łapki w górę, bo zależy mi na tym, żeby wuja Google pozycjonował mój kanał dosyć wysoko. Co mogę powiedzieć? Jeszcze raz wam dziękuję, że wytrwaliście w tym filmie. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym ciekawym filmu z odbiornikami polskiej produkcji. Tak więc do zobaczenia. Hej!